Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. No, rozumiemy, że ten gadatliwy głupiec ma dużo do powiedzenia przeciwko Bożej mądrości, przeciwko nakazom Boga i dużo mówi, ale tych Bożych przykazań, Bożej woli przyjąć nie chce. To jest bardzo taka ciekawa dla mnie obserwacja. To jest 10 rozdział Księgi Przypowieści, werset 8, Przypowieści Salomona, nie? Że Bóg zaprojektował świat, zaprojektował nas, ukształtował nas, zna nas najlepiej. Jeśli On objawił swoją wolę, dał nam jakieś nakazy bądź zakazy, tego się dotykaj, tego się nie dotykaj, to rób, tego nie rób i tak dalej. Tu historia z Ogrodu Eden jest no, chyba wystarczająco jasnym ostrzeżeniem, czym się kończy nieposłuchanie Bożego nakazu i pójście właśnie za swoją mądrością, za podpowiedziami jakichś mędrków i tak dalej, i tak dalej. Tu akurat samego diabła w Edenie. To do dzisiaj można zobaczyć podobne zjawisko, że ludzie wystawieni na działanie Słowa Bożego, jedni zareagują jakąś refleksją. Zaraz, to może ja się mylę, może to ja jestem głupi, może to ja jestem nierozumny. Jeśli Słowo Boże mówi jasno to i to, to może ja powinienem się cofnąć i zastanowić chwilę i przynajmniej... Boże, no to może coś źle rozumiem, pokaż mi, nie? Bo ja rozumiem, że są w Biblii miejsca trudne. Ale jeśli człowiek, będąc skonfrontowany z jasnym przekazem Biblii, z jasnym nakazem Biblii, za pomocą wielomówstwa odrzuca to, co Biblia jasno objawia, sam sobie wystawia świadectwo.